Witajcie moi kochani na dzisiejszym filmie, który będzie troszeczkę inny niż pozostałe. O tym samym, ale troszeczkę inaczej. Dzisiaj chciałbym, abyśmy porozmawiali chwilę o doświadczeniu, o czymś, co możemy nazwać komunią, stanem jedni. Ten stan jedni jest już w każdym z nas, cały czas, non-stop, w każdej chwili. I człowiek jako tożsamość, jako ludzkie egotyczne myśli, jako nierozwiązane emocje, nieuwolnione emocje, mówiąc wprost, stoi temu na drodze. Stoi w takim sensie, robi dużo hałasu w taki sposób, że świadomość, którą jesteś, ma możliwość wyboru hałasu zamiast wyboru ciebie, zamiast wyboru siebie, zamiast wyboru świętości. Jeżeli ten film ma jakiś cel, to jest nim tylko to, aby doświadczyć wspólnie tego stanu. Słowa dzisiaj będą bardzo mało istotne. Tak więc zapraszam Was wspólnie, żeby wejść w taki medytacyjny stan umysłu. Powiem też parę słów o samej medytacji. Ale zacznijmy może od tego, abyś usiadł wygodnie w jakimś miejscu. Najlepiej dość cichym, ale nie musi być ono całkiem ciche. Najlepiej dość spokojnym, ale nie jest to aż tak istotne. Najważniejsza jest Twoja intencja. I jak usiądziesz już sobie w spokoju, zamknij na chwilę oczy, wyprostuj kręgosłup, poczuj, jak plecy się prostują. To pomoże Ci utrzymać równowagę i koncentrację. Trzymanie prostych pleców. Na tym można się skupić. Jeżeli siedzisz na przykład w siadzie skrzyżnym, to możesz poczuć lekki dyskomfort w ciele, kiedy wysilasz swoją wolę, aby utrzymać ciało wyprostowane. I taki leciutki ból, taki leciutki dyskomfort jest w tym miejscu dobry. W tym sensie, że jak człowiek położy się bardzo wygodnie, w bardzo miękkim miejscu, to świadomość ma taką tendencję, że odfruwa sobie gdzieś i myśli po prostu przelatują jedną za drugą i brakuje tego męskiego elementu, który jest nam w tym miejscu niezbędny. Męskiego w tym sensie decyzja i determinacja o powrocie. Okej, mówiliśmy bardzo dużo, bardzo często o tych żeńskich stronach, o otwieraniu się, o miłości i tak dalej, ale w tym miejscu, aby aktywnie wyjść z ludzkiego umysłu, który możesz w tym momencie słyszeć, do stanu jedni i komunii potrzebna jest Twoja decyzja, Twoja chęć i Twoje jakby działanie. Działanie w tym sensie, choćby nawet to trzymanie pleców prosto przez chwilę, pomimo tego, że boli, i pozostanie. I teraz jak poczujesz, że Twoja postura jest prostowana,
to skup się przez parę chwil na oddechu. Na tym, jak powietrze samo już łagodnie wchodzi i wychodzi z ciebie. Nie musisz wpływać specjalnie na oddech, tylko go obserwuj, patrz. Cały czas starając się trzymać wyprostowaną sylwetkę. Możliwe jest, że w tym miejscu zaczniesz czuć, jak twoje ciało zaczyna delikatnie się relaksować i dalej masz wyprostowane plecy, ale tym razem zaczynasz czuć taką delikatną błogość, takie odprężenie w ciele. Jeżeli to się zdarzyło, to super, zaobserwuj to. Jeżeli nie, nie jest to problemem. I teraz możesz trzymać oczy otwarte lub zamknięte, w zależności od tego, jak czujesz. Ale jeżeli twoja świadomość skupi się teraz na czymś, na przykład masz otwarte oczy i widzisz kwiatek, czy ścianę, czy sufit, czy jakiś mebel, czy jakąś osobę, albo słyszysz jakiś dźwięk, który się wydarza, to teraz z roli aktora w rzece życia przechodzimy w rolę obserwatora. Teraz chcemy tylko dostrzec. Nie dostrzec na zasadzie wyciągać coś na pierwszy plan i na przykład ta ściana jest tak ważna, bo jest niepomalowana, albo ten kwiatek ma przebarwione tutaj końcówki i to jest tak ważne, tylko po prostu nieselektywnie po prostu obdarzać wszystko, co jest taką samą uwagą. Taką samą. Czyli po prostu jesteś i tak twój wzrok sobie wędruje z tego na to, jeżeli masz oczy otwarte, twój słuch po prostu słyszy coś, jakieś dźwięki, na które nie stara się w żaden sposób wpłynąć, nie stara się ich kontrolować, nie stara się z nimi walczyć. A jeżeli masz zamknięte oczy, to również słyszysz coś? Nie walczysz z tym? A przez twój umysł może przepływać taka rzeka myśli. Teraz ta rzeka jest tym, z czego wychodzimy. To znaczy, widzimy myśli, ale nie te myśli są teraz najważniejsze. One mają drugorzędne, trzeciorzędne, czwartorzędne, coraz mniejsze znaczenie, a my jakby wchodzimy do własnego wnętrza. Jeżeli robisz to często, taką medytację, lub medytujesz w ogóle, modlisz się, kontemplujesz, bo to jest w esencji to samo, to jesteś w tym na tyle wytrenowany, że możesz to zrobić szybko i prosto i od razu jesteś w tym stanie, o którym ja mówię. Jeżeli dopiero zaczynasz, możesz w tym momencie boksować się z własnymi myślami, które ci mówią, że masz przestać, że już ci się znudziło trzymanie prostych pleców i że twoje plecy cię bardzo bolą i że to jest tak ważne, albo że twoje nogi są w takiej pozycji, że jest to tak straszne i tak wielki ból czujesz, że zaraz umrzesz. I ego odstawia tutaj taki wielki teatr. Taki teatr, taką scenę po prostu. Ono zwalcza to, co ty teraz chcesz zrobić. Ja nie żartuję, że mówiąc, że ono walczy, bo ono walczy w tym miejscu jak lew. Walczy jak lew. I próbuje wszystkich trików, abyś ty wyszedł z tego, co teraz robisz i abyś wrócił do swojego życia i nigdy w życiu już, broń Boże, nie zaczynał takiej praktyki, bo to jest zbyt straszne. Jeżeli taki głos się w tobie
budzi i zaczyna osądzać to, co robisz, krytykować, zaczyna mówić ci, jak bardzo ważne są twoje problemy, twojego życia, jak bardzo nie masz czasu na takie farmazony, to tylko go zauważ. Zauważ ten głos. Zauważ. I teraz ten głos nie jest tobą. I ponownie, korzystając z takiej bardziej męskiej energii, determinacji i woli, możesz po prostu wybrać ignorowanie go lub wręcz nawet odsunięcie. Nie chcę cię słuchać, idź precz. Jeżeli to zrobisz, to nagle zaczniesz czuć taką wielką, wielką przestrzeń, która rośnie proporcjonalnie do twojego odpychania czy też ignorowania głosu ego. I teraz jak on już odszedł nawet wysiłkiem twojej woli gdzieś dalej, to możesz puścić ten ruch odpychania czy ignorowania i po prostu pozwolić, ponieważ ty w sobie, czyli ten Chrystus w tobie, wzrósł już w sile na tyle, że jeżeli teraz usłyszysz głos ego, to już będzie zupełnie inne. Na zasadzie, jakaś myśl przepłynie przez twój umysł. Tylko przepłynie, a ty już jesteś w tym stanie. Już jesteś w tym stanie zero, przynajmniej mam taką nadzieję. Jesteś w takim stanie, że widzisz, słyszysz, obserwujesz, ale uwaga, jest takie coś rosnące w tobie, jakie to jest nieistotne. Jakie te doświadczenia są nieistotne. I zaczyna pojawiać się taka rosnąca w tobie pustka. Taka nieistotność, takie moje problemy nie mają żadnego znaczenia. Takie poczucie nie stąd. To jest chyba najlepszy sposób, jaki teraz mi przychodzi, aby to opisać. I w zależności od twojej gotowości i chęci, to poczucie potrwa dłuższą chwilę, może tylko przebłysk będziesz miał tego i umysł znowu będzie chciał cię wciągnąć w swoją grę, a może to poczucie zostanie z tobą i masz w tym momencie wybór, czy w nie wejść, zagłębić się w nie, czy po prostu pozostać. I teraz cała duchowość i wszystkie przekazy, które są u mnie na stronie, mam na myśli w tym miejscu, to prawdziwa duchowość, to co ja rozumiem przez duchowość, to są narzędzia, które ciebie jako świadomość prowadzą do tego stanu zero, w którym nic więcej nie trzeba powiedzieć i nic więcej nie można powiedzieć. Nie trzeba, ponieważ jesteś w tym stanie, w którym myślenie jest zbędne oraz nie można nic powiedzieć, ponieważ każdy ten stan doświadczy indywidualnie i opisze go inaczej, swoimi słowami. I każdy, kto tego doświadczył i zechce to opisać, już wie, że te słowa są bardzo nieprecyzyjne i że nie oddają tego majestatu, tego doświadczenia. Mimo, że to doświadczenie w esencji jest puste. Tu się nic nie dzieje. W środku jest tylko takie pole stałości i niezmienności. Jest wiele ludzi na tak zwanej ścieżce duchowej, którzy bardzo wchodzą w umysł, w wymiary, w istoty, w niebowstąpionych, nie w niebowstąpionych, w co się dzieje, w przepowiednie i tak dalej, i tak dalej. Dla mnie to wszystko są co najwyżej pomocy i narzędzia, aby wejść do tego stanu zero. Coś, co cię wyrwie z umysłu ludzkiego i wrzuci do tego stanu połączenia. To, na ile jesteś osobą duchową i na ile czujesz owoce ducha w twoim życiu, nie zależy w ogóle od tego, ile wiesz, ile czasu spędzasz na naukach duchowych, tylko ile, jaki procent twojego czasu jesteś w tym stanie połączenia i jedni, o którym teraz mówimy. W tym stanie komunii. Tylko to ma znaczenie. Ile czasu wybierasz bycie w tym, a ile czasu pozostanie dla ludzkiego umysłu i ludzkiej tożsamości, która bardzo często wprost żywi się tak zwaną drogą duchową, a
A ten stan zero nie potrzebuje nauczania. Ty wiesz i czujesz, jeżeli w tym jesteś, dosłownie wiesz i czujesz, i mówiąc jeszcze bardziej dosadnie, jesteś mistrzem w tym momencie. Nawet jeżeli to jest ułamek sekundy, to jest stan mistrzostwa. Ta chwila prawdziwego pokoju. Chwila wiedzy. Wiedzy nie na takiej zasadzie, że twój umysł zaczyna szpanować na przykład różnymi formułami matematycznymi, które w tym momencie są całkowicie zbędne, bo po prostu siedzisz sobie na fotelu, czy na kocu, czy na wałku, czy po prostu na kanapie. Albo w tramwaju. Tylko po prostu jesteś z tym, co jest. Ale nie oznacza to, że jesteś tylko w tym świecie materialnym, ale zaczynasz coraz mocniej odczuwać to coś, co możemy nazwać rzeczywistością, co jest poniżej, co jest stałe i niezmienne. Zaczynasz czuć tego Boga. I ten stan czucia Boga to jest jedyne dla mnie, co jest w duchowości. Nie ma nic więcej niż to. Jak ktoś czuje ten stan, cokolwiek nie zrobi, będzie dobre. Dla niego i dla świata, cokolwiek to by nie było. Nawet jeżeli to będzie położenie się, rozchorowanie, to będzie dobre. W tym sensie z tego stanu pełni wychodzi tylko pełnia. I tylko dobro, i tylko błogosławieństwo dla wszystkiego. I w tym stanie najprawdopodobniej choroba czy problemy jakiekolwiek finansowe czy w związku w ogóle nie będą ci do niczego potrzebne. I jak w nim jesteś, to przestaniesz to stwarzać. Proporcjonalnie do swojego stopnia, w jakim się w tym stanie zanurzasz, a jeżeli go właśnie teraz doświadczasz, to możesz słyszeć swój głos umysłu, który mówi: wyjdź stąd jak najszybciej, to jest niebezpieczny grunt. Tu się nic nie dzieje. I zaprawdę tu się nic nie dzieje. W tym stanie zero jest absolutnie dla ego nudno. Jest spokojnie i nic się nie dzieje, nic się nie zrusza. I jedyne, co się może dziać ciekawego, w cudzysłowie, to umysł może tworzyć swoje sztuczki, swoje sceny, swoje teatrzyki i on ciebie zaprasza, abyś w niego uwierzył. A ja ciebie zapraszam, abyś go zignorował i uwierzył w siebie pod spodem. Nie jesteś figlami własnego umysłu. Cokolwiek on nie mówi, kłamie. Pod tobą, czyli pod egotycznym tobą, ale w tobie, prawdziwym tobie, jest ta chrystusowa jaźń, o której i do której ja teraz mówię. Dosłownie ona tam jest. Prawdziwy ty w tobie. I to jest medytacja. Jeżeli ona trwa 30 sekund, bo jesteś tak dobry, że wchodzisz i czujesz po 30 sekundach tą błogość, cudownie. Dobrze się wyszkoliłeś. Jeżeli potrzebujesz 5 minut, 10, 15, może potrzebujesz pół godziny, bo masz tak aktywny umysł, aby wyciszyć się na tyle, aby coś tam w środku zaczęło świtać, to warto kontynuować swoją praktykę, aby szkolić się w tym powrocie do tego stanu. Czasami wejdziesz w ten stan i będziesz czuł się po prostu dobrze. I pozostaniesz w tym błogostanie tak długo, jak będzie ci pisane, i w pewnym momencie zawsze pojawi się wezwanie do działania. To nie jest tak, że zostaniesz w tym stanie na zawsze, w tym sensie, że będziesz siedział, bo ten stan medytacji, ten stan jedni, komuni może pozostać z tobą, nawet jak wstaniesz, a w którymś momencie w ramach siedzenia w kontemplacji przyjdzie do ciebie: wstań, umyj naczynia, wstań, zajmij się tym czy tamtym, wstań, idź do komputera, wstań, załatw swoje potrzeby fizjologiczne, wstań i ugotuj coś, i tak dalej, i tak dalej. Wstań, zajmij się pracą. Po prostu przyjdzie wezwanie, że masz zacząć coś robić. I wtedy za tym idziesz, ale dalej zachowując ze sobą ten stan. Zachowanie tego stanu jedni w działaniu jest, czy bywa, często trudniejsze.
I w tym sensie łatwiej jest dużo wchodzić w stan połączenia, w samotności, we względnej ciszy, we względnym pokoju, o czym spokoju, o czym opowiadałem wcześniej. Ale nie znaczy to, że to jest jedyne miejsce, gdzie masz praktykować, ponieważ w każdej chwili możesz spróbować wejść w ten stan połączenia. Jeżeli on jest w tobie, to będziesz robił to, co należy, tak jak należy, i twój umysł będzie otwarty i świeży na wszelkiego rodzaju inspiracje i kreatywne rozwiązywanie problemów. Jeżeli jesteś w sytuacji tak zwanej bez wyjścia, to w tym stanie znajdziesz wyjście. Cokolwiek by to nie było, będąc w tym stanie, tak często jak tylko możesz, znajdziesz wyjście, bo to jest dosłownie kontakt z Chrystusem w tobie, który wie wszystko i ma wszelką moc. I jeżeli ty myślisz, że nie dasz rady, to kontaktując się z tym wyższym ja w tobie, zostanie do ciebie wysłany przez samego siebie ktoś, kto ci pomoże. Naprawdę ci pomoże. Tak więc nie jest ważne, w co wierzysz lub w co nie wierzysz. Ważne jest, co doświadczasz wewnętrznie. Jak doświadczysz pokój, to zgodnie z twoimi wierzeniami przyjdzie do ciebie pomoc. Zgodnie z tym. Nie na przekór. Tak więc, jeżeli jesteś w jakiejś religii, otrzymasz wsparcie wewnątrz tej religii lub zostaniesz z niej usunięty przez ducha, że tak powiem. Jeżeli jesteś poza religią, to otrzymasz wsparcie w jakiś inny sposób. Jeżeli jesteś w pracy, w której nie chcesz być, to twoje życie zostanie tak pokierowane, abyś tam nie był. Jeżeli nie masz pracy, a jej potrzebujesz, to dostaniesz ją. Po prostu ją dostaniesz. Właśnie z tego stanu jedni całe dobro będzie wypływać. Ludzki umysł by chciał zrobić tutaj taką wymianę. Ja medytuję, aby to osiągnąć. Jeżeli tak jest, to stawiasz wymaganie przed Bogiem, stawiasz pewną przeszkodę, którą sam później będziesz musiał przeskoczyć. Nigdy nie medytuj dla celu innego niż poczucie się w harmonii i w pokoju, ponieważ to jest jedyny prawdziwy cel, i wiedz, że bycie w tym stanie harmonii, pokoju manifestuje się na zewnątrz ciebie jako cuda. Po prostu manifestuje się jako cuda. I najprawdopodobniej wiele już ich doświadczyłeś, a jeżeli nie, to jeżeli pozostaniesz na tej drodze, to doświadczysz. I to jest. Te cuda rosną wykładniczo. W sensie, im bardziej wchodzisz w ten stan jedni, to coraz bardziej się napędza i coraz więcej niż ich jest. I w pewnym momencie, na którym część z was już jest w tym momencie, zaczynasz się łapać, że jedyny problem, jeżeli jakikolwiek jest w twoim życiu, to wynika z tego, że za mało jesteś w tym stanie jedni, w którym są wszystkie odpowiedzi, całe uzdrowienie, cała moc i wszystko, czego możesz sobie zamarzyć, jest w tym stanie. I stwierdzasz, czyli po prostu mam problem. Okej, wejdźmy w medytację, w kontemplację, poczujmy, że problemu nie ma. Okej, czuję, że się rozpuścił, moje życie dalej jakoś sobie tam biegnie. Jeszcze nie zobaczyłem rozwiązania, ale będę trwał w ufności, jak najczęściej będę się modlił. I w pewnym momencie, bam, przychodzi nie wiadomo skąd, po prostu, wow, rozpuściło się, ale fajnie, super, cieszę się, idę dalej. Bez takiego chełpienia się, o, zobacz, co się stało w moim życiu, bo ja się modliłem, czy ja medytowałem. Nie, nic z tych rzeczy. Taka naturalność. Rozpoznanie, gdzie leżą problemy człowieka naprawdę. W poczuciu odłączenia od wyższej siły stwórczej, od Boga. Wszystkie problemy człowieka wynikają z tego. A rozwiązanie wszystkich problemów jest w tym. I nie znaczy to, że cały świat będzie tylko medytował. Może kiedyś będą takie czasy, że będziemy tylko manifestować samą mocą umysłu bez robienia czegokolwiek. Może to się wydarzy, ale na tą chwilę my potrzebujemy dalej działać. Do tego jesteśmy wzywani, większość z nas,
ale w zupełnie nowy, inny sposób. Działać z inspiracji, działać z serca, bo to jest to samo tak naprawdę. I chciałbym wam powiedzieć, że ten stan jest naprawdę czymś pięknym, czymś, co przychodzi bardzo niespodziewanie. Nie przychodzi dlatego, bo ty tego chcesz i tak pragniesz i tak bardzo. Bo jeżeli jest to tak chcesz i tak bardzo, to to jest tylko twój umysł, który należy obserwować i z którego należy wyskoczyć, aby być tym obserwatorem, takim prawdziwym obserwatorem, który nic nie chce. Też ważna rzecz. W tym stanie nie ma chciejstwa. Pojawiają się czasami pragnienia, ale są takie głębsze, takie nie wymagają natychmiastowej realizacji, tylko bardziej takie poczucie, chciałbym, żeby takie coś się stało i takie jednocześnie poczucie, że tak się stanie i żeby tylko być cierpliwym i kontynuować z tym, co będzie mówione. W takim sensie są pragnienia, ale nie ma takiego, ja muszę teraz, natychmiast. To jest tylko obrona ego i naprawdę chciałbym wam was może przestrzec w taki sposób, że ego będzie próbowało wszystkich możliwych, znanych mu środków, jakimi wpływa na ciebie i kontroluje ciebie, bo dosłownie tak to wygląda. Ego cię kontroluje, jeżeli chce, jeżeli w niego wierzysz, to ono będzie chciało zrobić wszystko, żebyś tego nie robił. A nawet jeżeli zaczniesz to robić, to będzie chciało co chwilę powrócić, powrócić, powrócić. A ty masz z wdzięcznością, z poczuciem humoru pokazać mu środkowy palec i powiedzieć, że go nie potrzebujesz, że już tego nie chcesz, już się nasłuchałeś tych jego bredni o tym, jak cały świat cię nienawidzi, jakie twoje życie jest ciężkie, ty chcesz teraz czegoś innego i musi chwilę posiedzieć cicho po prostu. Nie bój się ego, bo ego to ty. Ego to ty. Nie ma co się bać samego siebie, ale trzeba nauczyć się samemu sobie radzić z ego. Radzić na zasadzie całkowicie ignorować, nie brać pod uwagę głosu szaleńca. To jest głos kogoś, kto myśli, że jest tylko materia. Głos kogoś, kto myśli, że wszystko trzeba zmienić, wszystko trzeba naprawić, że wszystko jest złe, że Boga nie ma. To jest to, co myśli ego. To nie jest prawda, to jest nonsens. Dlatego odpręż się i poczuj. To jest taka jeszcze jedna rzecz, którą chciałem zwrócić uwagę. W tym prawdziwym stanie połączenia jest nie tylko spokój, ale i lekkość. Taka błogość się pojawia, takie poczucie dryfowania, czy może nawet unoszenia się, niekoniecznie fizycznie, ale takie uczucie takie bycia lżejszym niż wcześniej, nawet lekkim jak piórko. Jeżeli jest sam pokój, ale jednocześnie jest poczucie ciężkości, to to nie jest ten stan, to nie jest to. To jest po prostu zwykła represja czegoś, co w tobie siedzi, albo próba hamowania emocji, które powodują tak naprawdę ciężkość. Bo to nie uzdrowione emocje są ciężkością, takie nakumulowane wewnątrz człowieka. One są takim ciężką kulą u nogi. Jeżeli wchodzisz w te stany i udaje ci się osiągnąć tylko sam spokój, na zasadzie nie denerwujesz się, ale jest takie poczucie takiej wewnątrz, takiej ciężkości, takiej mozolności, nie ma takiego uniesienia, to wiedz, że należy wejść głębiej. I obserwować, obserwować i dojść do tego, gdzie jest emocja, która mi przeszkadza. Jeżeli jest sama lekkość, ale ona jest taka rozdygotana, taka roztrzęsiona, takie na zasadzie natłok jest różnych myśli, różnych emocji, jest tylko jak fajnie, ale tak, jest taka szarpanina, to też nie jest to. To zawsze są te dwa. Lekkość i spokój. Wtedy jest tak... I to łączy się i daje owoc w postaci harmonijnego doświadczenia. Harmonijnego, czyli okej, lekcje się zdarzają, mówiłem o tym wielokrotnie, ale ty podchodzisz do nich z uśmiechem, witasz je, się tak na nie patrzysz, o, życie chce mnie czegoś nauczyć. Ciekawe czego tym razem. Jakie to jest ciekawe, o.
Coś jest dla mnie niemiło. Ciekawe, o co chodzi. Zobaczmy. Oglądajmy dalej. O, jest niemiły i mówi takie coś i takie coś. No, okej. A jak ja mam teraz zareagować? Mam powiedzieć dwa zdania. Mówię dwa zdania, patrzę, co się dzieje dalej. No, ta osoba się jeszcze bardziej zdenerwowała. O, zobaczmy, co się dzieje we mnie. O, w ciele jest reakcja, gdzieś tutaj. Albo tu w sercu, albo tutaj w brzuchu często. O, coś mi zaczyna się przypominać z przeszłości. O, mój ojciec był taki, jak on jest teraz. O, ja taki jestem czasami wobec innych ludzi. I nie chcę już taki być, i to mnie bardzo boli, dlatego musiałem zobaczyć to w nim, aby to ze mnie teraz zeszło. Wdzięczność, pole wdzięczności. Błogość. Ta osoba najprawdopodobniej albo wyszła, albo przestała to robić. A jeżeli kontynuuje, to się będziesz patrzył na nią w taki sposób i jesteś nietykalny. Cokolwiek powie, nie ma na ciebie żadnego wpływu, żadnej mocy i nie ma czegoś takiego jak negatywna energia w tym miejscu. Ty jesteś ponad negatywizmem. Ponad ludzkim dobrem również, ale ponad. Patrzysz i to jest nieistotne, co się teraz dzieje. Całkowicie nieistotne. To po prostu nie ma znaczenia, bo jest to ta głębia w tobie. Może przez ten film poczujesz ją tylko teraz, ale poczuj. Głębia w tobie. Poczuj. To jest to. Ta głębia to jest ten Bóg. I nikt nigdy nie wmawia ci cokolwiek innego. Tylko ta głębia. To ty, to Bóg jednocześnie. Tam zmierzasz do zwykłego pozostawienia swojego umysłu na tyle, aby to było cały czas wiecznie na pierwszym planie w twoim doświadczeniu. Tylko to się liczy. Cała reszta jest zabawą w ludzki umysł, która każdemu się znudzi. Tobie znudziła się już, bo to jest zbyt ciężkie, zbyt wolne, zbyt ślamazarne. I to nie ty. To jest tylko zabawa w złudzenia. Jeżeli będziesz miał ochotę, powtórz sobie kiedyś tą praktykę. Powtórz tą praktykę. Ale teraz zostawiam Was w pokoju.